Zaprosiliśmy was na tą wystawę, która już jutro od nas odjedzie, a dlatego, że no większość z was jest związana tutaj ze Śródmieściem, Starym Miastem, prawda? Niektórzy z was nawet mieszkacie w bardzo zabytkowych kamienicach i miejscach. Nie zawsze one są fajne do mieszkania, ale są zabytkami. I spotkaliśmy się tutaj z panem Hubertem Mądzikiem, który jest takim głównym konserwatorem. Nie głównym, miejskim konserwatorem. Miasta Lublin, ale to jest funkcja, to jest jeden, tylko taki jeden. I ma do całe swoje biuro, które się zajmuje zabytkami. Na tej wystawie są różnego rodzaju zabytki, ale są też, są z całej Europy, ale są cztery obiekty z Polski, jeden z Lublina. I warto jest o tym wiedzieć, jak już za chwilę, tak to się mówi, odlecicie czy wylecicie z tej niecałej w świat, to dobrze jest to wiedzę mieć, że Lublin też jest ważnym miejscem w Europie. I to wszystko lepiej wam opowie miejski konserwator miasta Lublin, dla mnie główny. Panie Hubercie. Dziękuję bardzo. Nazywam się Hubert Kącik, jestem miejskim konserwatorem zabytków. Bardzo dziękuję panie Bendonie, że mogliśmy skorzystać z państwa uprzejmości i tę wystawę pokazać także i w Domu Kultury przy ulicy Bernardyńskiej. A dlaczego ta wystawa w ogóle u nas jest? Bo to jest najistotniejsza kwestia. Tak się złożyło, że kilka lat temu powstała inicjatywa międzyrządowa różnych państw Unii Europejskiej, która została nazwana Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. Po angielsku European Heritage Label. Ten Znak Dziedzictwa Europejskiego miał pokazywać miejsca i wartości, bo to są nie tylko miejsca, to są nie tylko zabytki w sensie budynków, obiektów, ale też i miejsca, które niekoniecznie są już zabytkami, ale też i wartości niematerialne, takie jak na przykład dokumenty. Ważne dokumenty dla historii Europy, dla kultury europejskiej i, co najistotniejsze, dla historii integracji europejskiej. W 2011 roku ta inicjatywa międzyrządowa państw na terenie Unii Europejskiej została przekształcona w inicjatywę Komisji Europejskiej, a więc już całej Unii Europejskiej. I w związku z tym pojawiły się wymagania konkretne, które, żeby aplikować o to wyróżnienie, jakim jest Znak Dziedzictwa Europejskiego, musiały spełnić poszczególne miejsca. My taką aplikację złożyliśmy, mając świadomość, że Unia Lubelska, której w tym roku obchodzimy 450-lecie, była bardzo ważnym wydarzeniem z punktu widzenia historii europejskiej. I co więcej, Unia Lubelska pokazała, oczywiście troszkę upraszczam, proszę tu, żeby państwo historycy nie mieli mi tego za złe, bo nie był to łatwy proces i zawieranie Unii, potem współżycie tych wielu narodów w ramach dwóch państw połączonych jedną Unią, jakimi była Rzeczpospolita Obojga Narodów, ale jednak te ponad 200 lat funkcjonowania Unii Lubelskiej, funkcjonowania wspólnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów pokazały, że możliwa jest tego rodzaju integracja. Jest może pewną przesadą, kiedy dzisiaj się mówi, że Unia Lubelska była czymś w rodzaju, takie słowo z zakresu teologii, prefiguracją Unii Europejskiej, ale w dużym stopniu to, co wydarzyło się w Lublinie 450 lat temu, pokazuje, że można, szanując wzajemnie swoje odrębności, jako narody, jako państwa, wspólnie funkcjonować, wspólnie dla dobra obywateli, dla dobra kraju, współpracować w ramach jednego większego organizmu państwowego. Jeżeli chodzi o Znak Dziedzictwa Europejskiego, dzisiaj wyróżnionych tym znakiem jest już kilkadziesiąt obiektów i ta lista będzie się rozszerzała. Ona nie jest zamknięta, ale też nie ma zamiaru Komisja Europejska, żeby ta lista powiększała się w nieskończoność. Są pewne konkretne zasady, którym nabór kolejnych miejsc oznaczanych tym Znakiem Dziedzictwa Europejskiego jest poddany. I rocznie państwa członkowskie nie mogą zgłaszać więcej niż jednego kolejnego miejsca. Jakie to są miejsca? To jest bardzo ciekawe. Tutaj możecie zobaczyć wszystkie z tych miejsc i wszystkie z tych wartości, bo jak wspomniałem, są to nie tylko miejsca. Są to takie wartości, materialne i niematerialne, które mają związek z kulturą Europy, ze wspólnotowością Europy. Bardzo różne. I nawet patrząc na przykłady te cztery polskie, tutaj zasłaniacie dwa, ale możecie się odwrócić i będziecie je widzieli. Mamy tutaj zarówno
wspomnianą przeze mnie Unię Lubelską, bo w przypadku miasta Lublin tą wartością, która została nagrodzona znakiem dziedzictwa europejskiego, nie są, jak mogłoby się wydawać, obiekty same w sobie, ale pewna wartość niematerialna, właśnie ta Unia Lubelska, której pamięć jest zachowana w trzech obiektach z nią związanych. Dwóch, w których ta Unia się toczyła. Kaplica Trójcy Świętej, czyli jedna z dwóch pozostałości zachowanych Zamku Lubelskiego w takim kształcie, w jakim on istniał 450 lat temu, bo pozostała część zamku została wybudowana już na początku wieku XIX. Oprócz tego Kościół i klasztor Ojców Dominikanów, gdzie różne związane z Unią uroczystości się odbywały, sam Sejm obradował oczywiście na zamku unijny, oraz pomnik Unii Lubelskiej na Placu Litewskim, który nie pochodzi rzecz jasna z czasów Unii, ponieważ ten pomnik został wybudowany w latach 20. XIX wieku, ale ten pomnik jest wyrazistym świadectwem, jak w czasie już rozbiorów Królestwo Kongresowe, takie państwo autonomiczne, ale nie niezależne, zależne w dużym stopniu od Rosji, i elity tegoż Królestwa Kongresowego, jak traktowały pamięć o Unii Lubelskiej. Nie przypadkiem ten pomnik powstał w Lublinie i nie przypadkiem miał takie właśnie znaczenie pewnej ostentacji w stosunku do cesarza i króla Polski, Aleksandra I, później Mikołaja I, którym oczekiwano, że oni pomogą królestwu odzyskać te dawne rozmiary, że Polska będzie jeszcze bardziej niezależna pod władzą królów, którzy byli jednocześnie carami Rosji, ale jednak, że będzie odrębnym krajem i że tak zwane, jak to wtedy określano, ziemie zabrane, czyli ziemie dawnej Litwy i dawnej Rusi zostaną do królestwa przyłączone. Sam w sobie zresztą pomnik Unii Lubelskiej jest też ciekawym dziełem architektonicznym, rzeźbiarskim, również w jego otoczeniu, jakim jest Plac Litewski. Ale w tym przypadku nie o te wartości chodzi, tu nie chodzi o wartości zabytkowe. My oczywiście wiemy, że kaplica Trójcy Świętej jest wybitnym i szczególnie cennym zabytkiem architektury i malarstwa. Wręcz symbolicznym spotkaniem sztuki Zachodu i sztuki Wschodu właśnie w takim regionie, który jest regionem i był zawsze regionem pewnego pogranicza kultur. Wiemy oczywiście, że klasztor Ojców Dominikanów i Kościół Ojców Dominikanów to ważny zabytek architektury i sztuki. Podobnie pomnik Unii. Ale w tym przypadku nie to było istotną wartością. Istotną wartością były właśnie te związki z Unią Lubelską. Pozostałe obiekty, miejsca, wartości, które z Polski są oznaczone znakiem dziedzictwa europejskiego, nagrodzone tym znakiem, to też niedawno mieliśmy kolejną rocznicę, Konstytucja 3 maja. Przechowywana, oryginał jest przechowywany w Archiwum Głównym Akt Prawnych. Tu na zdjęciu widzicie oczywiście nie oryginał, ale wydanie z roku 1981, co też jest znamienne, że akurat takie zdjęcie pracownicy Archiwum Głównego Akt Prawnych przekazali twórcom tej wystawy w Brukseli, bo ta wystawa przyjechała do nas właśnie z Komisji Europejskiej z Brukseli i my będziemy ją dalej też przesyłać do innych miejsc oznaczonych znakiem dziedzictwa europejskiego, ponieważ w 1981 roku ta pamięć Konstytucji 3 maja została po raz kolejny podkreślona. Korzystając z tego, jak to wówczas mówiono, no wy tego nie możecie pamiętać, ja miałem rok, pewnie państwo mogą nam więcej na ten temat powiedzieć, karnawału Solidarności, można było coraz szerzej o tej historii Polski chlubnej mówić. I w Lublinie też mamy dowód tego nastroju, który w 1981 roku w związku z Konstytucją 3 maja miał miejsce, bo pewnie wszyscy wiecie, gdzie jest pomnik Konstytucji 3 maja na Placu Litewskim. Ten pomnik został wykonany w roku 1916, podczas I wojny światowej. Do I wojny światowej też za chwilkę wrócimy. Wtedy, kiedy Austriacy, którzy w tym czasie okupowali między innymi Lubelszczyznę, starali się pozyskać Polaków dla dalszej walki z Rosjanami, w związku z czym zachowywali się zupełnie inaczej niż zaborca rosyjski przed rokiem 1914-15. I pozwolili na to, żeby mieszkańcy Lublina wystawili pomnik w 125. rocznicę Konstytucji 3 maja. Ten pomnik w okresie powojennym został przesunięty, schowany gdzieś między krzakami, między drzewami na Placu Litewskim. Nie zlikwidowano go, ale był zaniedbany. I właśnie w roku 1981 staraniem mieszkańców Lublina ten pomnik został przywrócony do godnego miejsca, wyeksponowany odpowiednio na nowym cokole większym i z nowym orłem został w odpowiedni sposób uhonorowany. Więc ta data 1981 i w lubelskim kontekście wbrew pozorom ma duże znaczenie i nie przypadkiem tutaj na tej fotografii nie widzimy oryginalnego druku z roku 1791. Mogliście wchodząc zobaczyć go przed wejściem, bo tam pan Benon go umieścił, jak sądzę, w związku z rocznicą.
Natomiast właśnie tego rodzaju nową edycję z lat 80. XX wieku. Wspomniałem o Solidarności. Kolejne miejsce, kolejna wartość z Polski, która jest wyróżniona znakiem dziedzictwa europejskiego, to jest właśnie Europejskie Centrum Solidarności. Jako miejsce Stoczni Gdańskiej, gdzie te wydarzenia roku 1980 się działy, oczywiście nie tylko tam, bo przed sierpniem 80 roku był lubelski Lipiec. Początek strajków, które doprowadziły do tych późniejszych wydarzeń. Niemniej jednak Europejskie Centrum Solidarności jest tu miejscem symbolicznym. Jest miejsce związane z historią Europy w sposób też szczególny. Pewien symbol to jest cmentarz wojskowy wybudowany w latach I wojny światowej niedaleko Tarnowa w miejscowości Łużna Pustki. Tutaj na tej planszy właśnie nad waszymi głowami jest fragment tego cmentarza, bardzo piękna kaplica. Można by powiedzieć ekumeniczna, wzniesiona w takiej stylistyce, jak to określali architekci austriaccy, projektujący ten cmentarz słowiański. Symbolika tego miejsca jest istotna dlatego, że pierwsza wojna światowa była wydarzeniem niebywale tragicznym dla całej Europy. Ale w tej tragedii należy podkreślić jedną rzecz, że był to być może ostatni tego rodzaju przykład, kiedy walczące strony podchodziły do siebie z ogromnym szacunkiem. I na tych cmentarzach wojennych chowano obok siebie, jako równych, żołnierzy pochodzących z różnych państw, różnych narodów. Wiecie z pewnością, że przecież w I wojnie światowej wiele narodów walczyło ze sobą jako poddani różnych państw, wbrew własnej woli. Polacy byli po obu stronach tej wojny i w żadnym z tych przypadków nie walczyli za swoją sprawę, rzec by można. Na tych cmentarzach, cmentarzach w Galicji, cmentarzach, których jest też cała masa, tutaj u nas na Lubelszczyźnie, bo w 1914 i 15 roku bardzo intensywne walki toczyły się także tutaj na Lubelszczyźnie. W Lublinie mamy takich cmentarzy także kilka, przy ulicy Białej, tuż obok cmentarza przy Lipowej, przy Nowym Świecie. Na tych cmentarzach chowano jako równych sobie wszystkich biorących w nich udział żołnierzy, niezależnie od narodowości, niezależnie od wyznania. Pozostałe miejsca, z którymi mam nadzieję zapoznacie się bliżej, te krótkie opisy bardzo wiele wyjaśniają, pochodzą z całej Europy. To są wartości związane z budowaniem kultury europejskiej od starożytności, od czasów jeszcze późnorzymskich, jak pozostałości obozu rzymskiego w Carnuntum, poprzez średniowiecze i symboliczne miejsca związane ze średniowieczem, po takie wartości bardzo ważne z punktu widzenia praw człowieka, jak na przykład portugalska decyzja z roku 1867 o zniesieniu kary śmierci. Po raz pierwszy w takiej skali władcy Portugalii zdecydowali, że karę śmierci należy znieść, że jest ona nieludzka, że nie powinna mieć miejsca w porządku prawnym. Te podstawy praw człowieka, te podstawy kultury europejskiej, które symbolizują wartości, jakim nadano znak dziedzictwa europejskiego, to jest pewnego rodzaju trzon tych wartości, którymi jako Europejczycy, jako obywatele Polski i Unii Europejskiej możemy się wszyscy chwalić. To jest, moi drodzy, nasze wspólne dziedzictwo. Nie tylko nasze jako Polaków, nie tylko Portugalczyków, Niemców, Francuzów czy innych narodów, ale nasze wspólne dziedzictwo europejskie. Mamy nadzieję, że znak dziedzictwa europejskiego będzie poszerzany, ale też, że będziemy mogli dzięki też wsparciu Komisji Europejskiej coraz szerzej ten znak dziedzictwa europejskiego promować, komunikować jak najszerzej i że stanie się też pewnego rodzaju podstawą na przykład do nauczania historii w jakimś zakresie pewnym, pewnego rodzaju podstawą do wycieczek, do zwiedzania, do turystyki, że te miejsca również dzięki oznaczeniu znakiem dziedzictwa europejskiego będą chętniej odwiedzane, no ale przede wszystkim, że my jako Europejczycy będziemy mieli świadomość tych wspólnych wartości, które reprezentują te miejsca. Jeśli macie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. Zachęcam do oglądania tej wystawy. Zachęcam też do zaglądania na stronę Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Tam też są opisy zarówno tych miejsc naszych, jak i pozostałych. Linki internetowe, filmy, które były kręcone o tych wszystkich miejscach przez Komisję Europejską. I szersze informacje o tym przede wszystkim naszych trzech obiektach, które pod tym wspólnym parasolem Unii Lubelskiej zostały oznaczone znakiem dziedzictwa europejskiego. No i oczywiście, co najważniejsze, zachęcam, żebyście spacerując tu, gdzie mieszkacie, tu, gdzie jesteście co dzień,
Ja wiem, jak to jest, że jak się jest w jakimś miejscu od dziecka, to to miejsce jest dla nas znane i czasami trzeba na jakiś czas wyjechać, żeby docenić jego piękno, jego wartość. A czasem wystarczy zadrzeć głowę i popatrzeć na detale kamienic, popatrzeć na te budynki, które nas otaczają. Spróbować spojrzeć trochę innym okiem. Nie tylko jako na taką codzienność, którą mamy. Bo, moi drodzy, Lublin jest niebywale ważnym zespołem zabytkowym, bardzo cennym i takim, który jest naprawdę wyjątkowy na tle europejskim, co jest docenione także przez tak wysokie władze jak Komisja Europejska. Dziękuję bardzo. Jeśli macie jakieś pytania, jestem do Waszej dyspozycji.